słuchajcie, zbliżamy się do tego zwierzęcia. Już jesteśmy przed samym zwierzęciem, nie wiem, tam ze 2-3 km brakuje. No i tu już zaczynają się coraz takie bardziej lesiste tereny, typowo właśnie dla Roztocza. Dużo bardzo lasów. No zobaczcie, tutaj już zaczyna się takie prawdziwe lasy roztoczańskie. Roztoczański krajobraz nam się tutaj rozpościera. Zobaczcie. Daleko od cywilizacji. Włączę kamerę. Także jedziemy sobie bardzo ładnym terenem. Bardzo ładna droga, też równiutka, bez żadnych dziur. Fajnie się jedzie. O, pan co tutaj nakłada, wyjechał. Jest. Dzisiaj jest najlepsza pora na takie właśnie wyjazdy kładem, motocyklem. Jeszcze póki nie ma zimy. Jak przyjdzie zima, no to będziemy po prostu czekać znowu do wiosny, kiedy będzie można wyjechać. Ale na razie trzeba się cieszyć tym, co jest. Słuchajcie, zbliżamy się do tego zwierzyńca. Ja powiem szczerze, w tym zwierzyńcu to tak tylko przejeżdżałem z reguły. No, byłem trochę w centrum, ale nie chodziłem tam, gdzie się powinno chodzić, czyli tam na jakieś właśnie jezioro. Jakiś zalew tam podobno jest. Widziałem go tylko tak trochę z daleka. To teraz będzie okazja, żeby tam pójść i wam to pokazać. I przy okazji sam zobaczę. O, właśnie mamy tablicę zwierzyniec. Wjeżdżamy do tego miasteczka. Tutaj latem jest dużo też właśnie takich, jakby powiedzieć, kwater. Można sobie wynająć kwaterkę i tutaj, prawda, spędzić parę dni. Sporo osób właśnie z Lublina, z okolic tutaj się, tak powiem, no, wybiera. Czasami znajomi właśnie słyszę, jak mówią, że jadą. Teraz to jest Biłgoraj, a my pojedziemy może w tamtą stronę. Tak właśnie wygląda zwierzyniec. To są bloki, widzę. Jest szkoła duża. No, noclegi właśnie, tak jak mówiłem, tutaj tych noclegów jest pewnie sporo, bo naprawdę tutaj ten jakby ta miejscowość jest oblegana. O, nawet hotel spa mamy. Hotel Roztocze, wiecie, no, tutaj ludzie już wyczuli. Zagroda Guciów, tam dalej, 8 km. To już warto zobaczyć, jakbyście byli tutaj na Roztoczu. Jest taka zagroda typowo w takim ludowym stylu. Nie wiem, co mi tutaj pokazuje. Ja chcę dojechać do tego. Już jakbyśmy mieli wyjeżdżać z tego zwierzyńca. Zwierzyniec nad wieprzem. No, tutaj jakieś też fajne coś było. Noclegi na takim dziwnym miejscu. Czekajcie, skręcimy w prawo, bo mi się wydaje, że my tutaj jak stąd to pojedziemy, to już po prostu wyjedziemy z tego zwierzyńca. A te zalewy, te wszystkie jakieś parki to są właśnie gdzieś tu. No i zabiedziemy sobie tutaj to miasteczko. Jak mówiłem, ja go też dokładnie nie znam, ja tylko z reguły zawsze tutaj przejeżdżałem, jak gdzieś jechałem dalej. O, tu jest chyba właśnie to jakiś park. No tak, i tu zaraz sobie pójdziemy. Zobaczymy to jeziorko, które podobno tutaj jest.
Nie ma ludzi. Można sobie stanąć, uparkować bez problemu. A staniemy tutaj na słońcu. Chyba za tym wałem właśnie jest to jezioro, tutaj za tą skarpą, co stoimy. Także zaraz pójdę, wejdę na górę i zobaczę, jak to wygląda. No słuchajcie, właśnie wysiadłem z motocykla, idę zobaczę tutaj. Tu jest akurat pod słońce, że trzeba kamerować pod słońce. Ale zobaczcie, idę tędy i wychodzimy tutaj na to jeziorko. No zobaczcie, to taki właśnie zbiornik. Ale wydawało mi się, że tutaj była jakaś plaża i się kiedyś tu ludzie kąpali. Chyba to jeszcze nie jest to. To jest tylko takie stawiki dla ozdoby. O, kaczki płyną. Coś mi się wydaje, że to jeszcze jest jedno tutaj takie kąpielisko, no bo gdzie by tutaj się ludzie kąpali? Tutaj nie ma przecież zejścia do wody, tylko to są takie stawy, żeby było ładniej w tym miejscu, a nie rekreacyjne, wypoczynkowe. No ale też jest ładnie, patrzcie, tam jest jakiś park minowy. Nawet dzisiaj tutaj coś przelało się. Jest jakieś jeziorko. Spokój, cisza. A tam dalej trzeba było pójść, tam dalej są te lasy. Tam trzeba było. Tam by było pewnie pięknie, ale nie chce mi się właśnie w tych butach moich całym tym oporządzeniem w kasku łazić. Słuchajcie, widzieliście tutaj ten stawik
w zwierzyńcu. Widzieliście też pewnie to kąpielisko, bo puściłem drona tak właśnie tutaj, żebyście zobaczyli, jak to wygląda ta okolica. Teraz jeszcze przejedziemy się trochę tym zwierzyńcem i będziemy jechać w stronę Zamościa. Także nie jest to tak, że ja wam tutaj pokażę nie wiadomo jak dużo tego roztocza, no bo jak widzicie, w jeden dzień się nie da, ale przynajmniej zobaczycie miejscowości, do których warto się udać i gdzieś koło nich są tutaj fajne atrakcje, bo tak naprawdę no ja tylko dzisiaj przejeżdżam to wszystko i pokazuję gdzie, co i jak. Zobaczcie, to jest właśnie ten zwierzyniec. Widzieliście wcześniej motocykliści, przyjechali też skądś. Jest trochę, widzę, turystów. Tutaj lody. Zagroda Guciów 8. Czyli, a tutaj byliśmy. Widzicie? Chyba tutaj żeśmy. Tak, jest trochę tych motorków. Jest trochę ludzi. No jedźmy do tej zagrody Guciów w takim razie. Może tam wam coś pokażę i nagram. Pensjonat Pan Tadeusz. Tak, a my chyba żeśmy tutaj. Tak, tam stoją te motocykle, tutaj się tak po prostu objeżdża. No zwierzyniec to nie jest już takie duże miasteczko jak Szczebrzeszyn. Można powiedzieć, że to coś mniej więcej jak Żółkiewka, może nawet podobnych rozmiarów. Ale tutaj jest za to więcej takich atrakcji turystycznych, mi się wydaje, więcej. Dobra, jedziemy w takim razie na Józefów Krasnobród. Tutaj mamy akurat ten i tędy sobie polecimy, jakoś tam się przebijemy do Zamościa później. Ale tu właśnie specjalnie pojadę tędy, żeby wam pokazać trochę tego prawdziwego roztocza. Właśnie tutaj jak będziemy jechali, to będzie to widać. Wyjeżdżamy już teraz z zwierzyńca, objechaliśmy go praktycznie dookoła. No, jeszcze raz ten hotel roztoczę. No i jedziemy na tą zagrodę Guciów i na Krasnobród. A tam w międzyczasie gdzieś odbijemy. Polecimy na Zamość, bo już mi się chce jeść tam na tą pizzę, której wam mówiłem, chętnie bym pojechał. Chociaż tak naprawdę dzisiaj w domu mamy robić z żoną też pizzę, ale no ale jak już jestem tak blisko tutaj, no nie mogę sobie odmówić, bo już dawno tam nie byłem. No i też chciałbym ją wam pokazać, zobacz. Nie chcę to oczywiście, żeby to zabrzmiało jakiś sponsoring, ale po prostu ta pizza jest inna niż takie te zwykłe pizze, jakieś tam, prawda, capricciosy, margherity. To po prostu jest takim farszem, który jest robiony i no to takie starego typu pizze, jak jeszcze nie było pizzerii takich włoskich w Polsce, to no po prostu ludzie robili takie właśnie pizze i ta pizza przetrwała, powiem wam, tyle lat. I są na nią, jest dużo na nią chętnych. Także zobaczycie jak to wygląda. Mam nadzieję, że mi się uda tam dzisiaj dojechać i później wam pokażę. A teraz idziemy sobie. Patrzcie jakie tutaj piękne są te lasy. Podobno wysyp grzybów jest straszny w tej chwili. Ale ja też no przecież nie pójdę zbierać grzybów jak z grzyby jak jestem na motorze. Także no, miałem dzisiaj zamiar pojechać nawet rano z teściami, ale
zwyciężyła jednak pasja motocyklowa i pomyślałem, że lepiej pojechać sobie na motor niż na grzyby. Taki jest ładna pogoda. Zobaczmy, ile zrobiliśmy dzisiaj już kilometrów. Z ciekawości sobie spojrzę. Co niedużo w sumie zrobiliśmy. No, 91 km mamy w tej chwili. A teraz będziemy troszkę jechali więcej, bo tak się tutaj trochę zatrzymywałem. Pokazywałem wam te małe miasteczka. A teraz pojedziemy za to troszkę dłużej. Przejazd przez tory. No i tu wjeżdżamy praktycznie, tak jak powiedziałem, w samo centrum. Zagroda Guciów. Pojedźmy zobaczyć. Też tam nigdy nie byłem. Ale słyszałem o tej Zagrodzie Guciów. Coś tam opowiadał. No, tu mamy na Krasnobród, widzę, drogę. Także jest po drodze. Pojedziemy na Krasnobród. Po drodze tą Zagrodę Guciów, chociaż nie wiem, czy ja tyle tego wszystkiego ogarnę. No zobaczymy, czy Krasnobród damy radę dzisiaj jeszcze objechać. Może po prostu tylko przejedziemy przez niego. No i polecimy do tego Zamościa, tam zjemy pizzę i wracamy do domu, bo będzie już ciemno się robić. A nie chciałbym jechać bardzo po ciemku. Bo po prostu już się później robi chłodniej i... No i tak nic nie zobaczycie wtedy też, nie? Jak będę jechał. Okej. Okay. Nie przejechał tej Zagrody Guciów. No tak, widzicie, tu są jakieś spływy. Dużo jest takich miejsc, gdzie można spływy kajakowe na roztoczu właśnie sobie zrobić. Że bardzo ciekawe miejsce tutaj jest. Turystycznie. Patrzcie, tu jakie domki dla turystów. A, zaczyna to wszystko. Tutaj zaczynają ludzie inwestować, widzę. I robić, tworzyć takie noclegownie. Agroturystyki pewnie jest też bardzo dużo. Widzicie, tutaj leżą kajaki, czyli ktoś tutaj kajakami robi te spływy. O, tutaj następne spływy. Zagroda Guciów 4. Jedźmy na tą zagrodę. No dobra. Powiem wam, że nie będzie czasu, żeby też tą zagrodę zwiedzać, tylko no tak wam pokażę, w którym to jest miejscu. Ja tam nie byłem, może kiedyś też się wybiorę z rodziną. O, tutaj to już jest w ogóle cała wypożyczalnia kajaków, taka z prawdziwego zdarzenia. No, a przed nami jakiś samochodzik, chyba duży Fiat. Albo jakaś Łada. Z lat 80. albo i 70. Nie wiem, może to coś innego nawet być. Teraz zobaczę, jak bliżej podjadę. Jakiś rosyjski sprzęt, ale chyba Łada. Albo Moskwicz jakiś, nie wiem co to było. Powiem szczerze, już mam wzrok nie taki jak trzeba i takich małych napisów nieraz nie widzę. Jadę. Patrzcie, jakie tutaj las. No, trzeba tutaj uważać też na zwierzynę, także trochę zwolnijmy, żeby nie jechać. Czekajcie, włączę drugą kamerę. Jadę bez tej drugiej, tak byście widzieli przynajmniej tutaj mnie i tył, i te lasy, i te drzewa za mną, prawda, będziecie mieli. No, pięknie tutaj jest, powiem wam. A i zaczyna się robić chłodno w lesie. Właśnie, o, spadła temperatura do 17 stopni. Ale zobaczcie, jak to jest, kurczę, klimatycznie. Piękne kolory jesieni.
i do tego piękna przyroda, piękne drzewa. Ciekawym, ile tu jest grzybów, pewnie dużo, pewnie już dużo wyzbieranych, ale jeszcze na pewno by coś znalazł, jakby wszedł do lasu. To powiem wam, że no jak ja pójdę teraz do lasu na motorze i w butach od motocykla. Nie bardzo by mi się chciało. Patrzcie, jak tutaj fajnie. I są winkle też. Można sobie troszeczkę się poskładać. Droga jest taka pokręcona, nie jest jednolita. To też wpływa na to, że się fajnie jedzie. No jest ten Guciów. Tutaj gdzieś musi być ta zagroda. 800 metrów. Nie wiem, czy to jest zagroda, czy to jest jakaś knajpa, czy to jest jakieś muzeum, ale chyba to jest, się wydaje, po prostu taka restauracja. Strzelnica to jest? O! No, to chyba tu chleb wiejski i coś do chleba. Słuchajcie, no zagroda Guciów. To jest gdzieś tu. Tak, to jest taki skansen, powiem wam. Taki mały skansen. Można sobie tu wejść i po prostu pooglądać, jak wyglądały chaty kiedyś. Tutaj w tym rejonie takie. Tutaj nawet obok stoją. Niewiele się różnią od tych starszych. Że... Jak widzicie, czas tutaj trochę stanął w miejscu i naprawdę tutaj ludzie cieszą się właśnie tymi widokami, tym co tu mają. Ale widać, że cywilizacja też tutaj ostro już wjeżdża. Mówię, że zagrodę Guciów sobie podarujemy i jedziemy na ten Zamość. Oczywiście chyba Krasnobród sobie też podarujemy, bo wtedy to już nam naprawdę się zejdzie bardzo długo. No tutaj po drodze sobie pooglądacie właśnie, jak wygląda ten prawdziwy Roztoczański Park Narodowy, bo tutaj właśnie przez niego cały czas jedziemy. Hej, motocykliści, tutaj rowerzyści, tam znowu coś jest. Piękny dzień, dzisiaj mamy naprawdę piękny. Żeby tak jutro było, może bym się jeszcze gdzieś tam właśnie pojechał w stronę Bieszczad. No tam bym się skupił tylko na jeżdżeniu, na tych serpentynkach. Tam to jest po prostu... Nie trzeba schodzić z motocykla, żeby oglądać widoki. Tutaj też tak naprawdę jadąc widzicie to wszystko, patrzcie tam, jaki widok. Lasy, pola. Trochę człowiek odetchnie. Pręży umysł. Krasnobród, powiem wam, to też jest taka miejscowość bardzo wypoczynkowa. Tam jest dużo domków takich kempingowych. Jest las, jest jezioro, zalew taki właściwie. Tam też warto sobie przyjechać, bo bardzo ładnie i tak urokliwie. No w czasie sezonu tam jest bardzo dużo osób, także dużo osób zna ten rejon i przyjeżdża tutaj, prawda, na urlopy czy nawet na jakieś weekendy. Młodzież też się zjeżdża, jest no taki fajny kurorcik na Roztoczu. Jak byłem mały, to też tam jeździłem ze swoimi wujkami, ciociami. Że też tam pamiętam, bardzo mile to wspominam. Ciepły pstrąg z pieca i wędzarni. A czy tu by zajechał może? No, może by tu zajechał. Są te kaczurki. A, to ja tutaj byłem kiedyś na weselu. Aha. Nie wiem, co jednak ta pizza
pizza zwycięża. Tu byłem na weselu, o w tym miejscu właśnie, no. Kiedyś byliśmy tu na weselu, to było gdzieś już 10 lat temu. Może więcej. No już jesteśmy blisko Zamościa, 9 km. Ale słońce coraz niżej. Będziemy chyba wracać troszkę po ciemku. Ale mamy światła, to nam nic się nie powinno stać. Spokojnie. Los, los. Piękny dzień. Daje to słoneczko po oczach. Gdyby nie blenda, to by było słabo. Dobrze, że są w kasku te blendy. Mamy tak zwane takie okulary. O, znowu jakiś fajny zbiornik wodny. To takie okulary motocyklisty słoneczne. Znaczy, tak się kręcimy właśnie, od tutaj do zwierzyńca znowu w lewo, a my jesteśmy tutaj w prawo na Zamość. Już niedługo będą, tak można powiedzieć, takie przedmieścia Zamościa. Bardzo ładne. Renesansowy, można powiedzieć, rynek. Tam właśnie, na tym starym mieście, zajedziemy na tą pizzę. Ona właśnie jest tam niedaleko. Dobrze, że to nie jest taka duża pizza, tylko to jest taki... No, taka średnia, zobaczycie parę kawałków, ale to bardzo smaczne, cenowo też bardzo przystępnie, a jest, że tak powiem, powrót do przeszłości, wspomnień, czar ożywa, starych takich pizz. Kiedyś w Dublinie też była taka bardzo fajna pizza przy ogrodzie Saskim, kto jest z Lublina, to pewnie wie. Jak się wchodziło do ogrodu Saskiego, to była taka pizzeria, tam teraz chyba są lody, jakaś lodziarnia, Lody Bosko. Ale kiedyś tam były takie bardzo fajne pizze, takie małe, właśnie z kurczakiem, z pieczarkami. I to były takie pizze starego typu właśnie, takie... Trudno powiedzieć, dlaczego one tak smakowały i tak... Ja tam jeszcze długo chodziłem na te pizze. Zanim, jak już powstały nawet te takie zwykłe, prawda, pizzerie, to lubiłem sobie tam pójść i zjeść tą inną pizzę, taką właśnie z początków pizzy w Polsce, mi się wydaje, bo to były, mówię, lata 80., koniec lat 80., początek 90., to tak, to wtedy się rozwijał dopiero ten biznes takich restauracji, a pizzę można było zjeść tam gdzieś w takich państwowych jakichś zakładach z połem albo coś. O, znowu. Gdzie się zrobił temat o pizzy? ale właśnie... Tak jak mówiłem, nie ma tutaj jakiegoś określonego tematu. Gadamy o tym, czy ja wam mówię o tym, o czym akurat myślę. A myślę w tej chwili o tym, żeby zjeść pizzę. Jestem głodny. Słuchajcie, jesteśmy już w Zamościu. I tak jeżdżą dziwnie. W ogóle tu jakieś rondo nowe powstało, nawet nie wiedziałem. Jedziemy tędy. Musimy, czy tędy dojedziemy. Jesteśmy właśnie w Zamościu. Tu widzę jakieś remonty. No i jedziemy w stronę Starego Miasta. Jakiś tu mały ruch, czyli
Chyba dalej gdzie będzie ulica zamknięta, podejrzewam. Nikt nie jeździ tędy. Tam jest dalej zakaz wjazdu. Aha. Czyli objazd do Starego Miasta, musimy jechać tędy. Tam prosto by było szybciej, ale jest niestety, robią, poprawiają coś. Także jest Zamość. Zamość już troszkę znam, czyli znam praktycznie większość tutaj, jak tutaj gdzie co dojechać. Cmentarz. Ale jak jechałem tam od tego Krasnobrodu, to pomyliłem, tam nie jechaliśmy od Biłgoraja, bo od Biłgoraja jest trochę z drugiej strony chyba. Wyludnione miasto, mało samochodów. Wszyscy wyjechali chyba poza miasto właśnie, na Roztocz. Zostali tylko ci, co musieli. Taka piękna pogoda, to naprawdę trzeba wykorzystywać właśnie na jakieś spacery, na wyjścia. Od razu inaczej człowiek się czuje. No patrzcie, tutaj też coś poprawili, bo ostatnio byłem, to tutaj jakoś tak inaczej to wyglądało. O. No dobrze, spróbujemy jakoś dojechać do tej pizzerii. O właśnie, tutaj, ale nie. Hola, hola, bo tu widzę, zrobili kostkę. Kiedyś tutaj, tu właśnie z tej strony był remont i nie można było dojechać, a teraz jest odwrotnie, tam robią dalej. Czyli pewnie tam też będzie taka kostka na całej starówce. No fajnie to wygląda, powiem wam. Jest klasa. Podoba mi się to. Dalej jest ta rondo, ale jest wszystko w kostce, ale fajnie. No i tutaj jest taki parking, słuchajcie, i pizza. Tam jest właśnie, już praktycznie dojeżdżamy. A tu patrzcie, starówka zamojska. Zaraz pójdziemy może, ale najpierw pójdziemy coś zjeść. Bo jestem strasznie głodny. Gdzie by tu stanąć? Sobie staniemy. Przecież tutaj nikomu nie będziemy przeszkadzać. Na oku motocykl przy okazji. No słuchajcie, jesteśmy w Zamościu w oczekiwaniu na pizzę. Wiecie, wbrew pozorom trzeba czekać na nią 20 minut. Jest tak taki ruch. Myślałem, że będzie mało ludzi, a jest dużo ludzi. Dużo też na zamówienie. I przejdziemy sobie tutaj na... Przejdziemy sobie na rynek. Pokażę wam trochę starówki zamojskiej. Bardzo ładnej. Zobaczcie. A wiecie co? Jeszcze była taka ciekawa przed chwilą historia. Jak szedłem do tej pizzerii, wiecie co, spotkałem swoją siostrę cioteczną. Jak szli, prawda, tutaj gdzieś tam obiad,
i też byli bardzo zdziwieni, że mnie tutaj w ogóle spotkali, a ja ich. Oni też mieszkają w Warszawie, a tutaj przyjechali, prawda, sobie w odwiedziny, no i spotkaliśmy się w chwilę, żeśmy pogadali. Także widzicie, jaki ten świat mały. Zobaczcie, tutaj coś remontują, budują, a ja idę w stronę rynku. Właśnie wszyscy się na mnie patrzą, że wyglądam jak tutaj mikrofon, tutaj kamera. Jak jakiś kurde turysta, nie wiadomo skąd. No popatrzcie, bardzo ładnie to tutaj wszystko poodnawiali. Kiedyś te w latach 90. to wszystko było takie szare. Te kamieniczki, one zostały odnowione. I zobaczcie, jak to teraz pięknie wygląda. Renesansowy rynek, jak gdzieś w dobrych, pięknych miastach włoskich. A nawet ładniejszy. Zobaczcie. Po prostu cudo i ratusz. Zobaczcie, jak kolorowo. Jakie piękne było. Kamienice, jaki duży jest ten rynek. Powiem wam, że tutaj naprawdę sporo miejsca. Tu mamy jakieś dwa maszty, tego nie widziałem jeszcze. Jest na górze flaga, nie wiem, czy Zamościa. Jest flaga Polski. I tam na górze też jest flaga taka, właśnie w tym kolorze. To jest chyba flaga miasta, no nie wiem, tak mi się wydaje. Zobaczcie tam, ależ tu pięknie, jeszcze ta pogoda. No i tak sobie właśnie warto przyjechać, pozwiedzać tutaj te rejony. Dobra, a ja idę teraz, bo za chwilę powinna już być ta pizza. Widzicie, jaki to jest, jak ta pizza musi na mnie robić wrażenie, że zrezygnowałem z takich fajnych kawiarenek i poszedłem kupić sobie pizzę w takiej zupełnie zwykłej knajpce. Ale czasami chce się czegoś, prawda, innego. Słuchajcie, ten komentarz już nagrywam po zjedzeniu pizzy, także widzicie tą pizzę w tej chwili, jak ona wygląda. Ja już jestem poza lokalem, ale po prostu nie mogłem tam nic mówić, bo tyle było ludzi. Wszyscy siedzą obok siebie i tak, no, głupio trochę mi było cokolwiek tam wypowiadać się. Widzicie, pizza wygląda właśnie tak. To jest taki farsz pieczarkowy, tylko z cebulą i dodatkowo ser. Całą jakby tutaj robotę robi też ciasto, tutaj bardzo, bardzo ciekawe, takie chrupiące, delikatne, puszyste. Wiecie co, to tyle chyba na dzisiaj. Teraz już tylko nagram wam, jak wyjeżdżam z tego Zamościa i po prostu drogą S17 będę napierał jak najszybciej do domu, żeby się nam i nie ściemniło. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Zapraszam do subskrybowania kanału i do oglądania innych filmów. To na razie tyle, trzymajcie się, cześć!